Hej, tu Karolina. Dzisiaj mam dla Was szczególnie ważny dla mnie film i nie ukrywam, że jestem zdenerwowana, ciężko mi złapać oddech i zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie tym filmem włożę kij w mrowisko i rozpętam jakąś wojnę, czego bardzo nie chcę. Teraz już po tytule widzicie, o czym mniej więcej będzie ten film i chcę na początku zaznaczyć, że ten film to nie jest żadne tłumaczenie się, czy jakieś moje rozżalenie. Ten film jest swego rodzaju apelem. Tak jak widzicie, temat, który chciałabym dzisiaj poruszyć, jest to obrażanie chudych osób. Coś, czego nie widziałam w internecie. Coś, co jest nadal tematem tabu, a jest to zjawiskiem, które pojawia się od lat, tylko ja dopiero teraz to dostrzegłam, kiedy ten problem zaczął dotyczyć mnie. Na początek chcę powiedzieć, że jestem świadoma tego, że w ten film prawdopodobnie z uwagi na ten chwytliwy tytuł kliknie więcej osób niż zwykle i chcę Wam podziękować za to, że poświęcacie swój wolny czas na to, aby obejrzeć film przygotowany przeze mnie i bardzo dziękuję, że jesteście tu i mam nadzieję, że wysłuchacie tego, co mam do powiedzenia. Tak jak mówię, nie jest to film, w którym planuję się tłumaczyć z tego, co robię, czy jak wyglądam, a zaadresować pewien większy problem. Także na początek możemy tylko powiedzieć, że jestem chuda i jestem może chudsza niż byłam na przestrzeni nagrywania. To jest fakt i tego już bardziej nie chcę rozwijać. Dlaczego? Dlatego, że ten film nie jest o mnie i ja nie chcę tutaj pomóc sobie, czy też się nad sobą poużalać, tylko poruszyć problem, który mnie boli, ale w spojrzeniu na całe społeczeństwo. Jeżeli się gubię w tym, co mówię, wybaczcie, ale naprawdę jestem zdenerwowana, bo to we mnie siedzi od dawna, żeby w końcu to zaadresować. Od dłuższego czasu na moim kanale pojawiają się komentarze związane z moim wyglądem. Abstrahując od komentarzy, w których ludzie odnoszą się do tego, co jem, z czego nie przypominam sobie, żebym tutaj miała kamerę 24/7, to te komentarze dotyczące mojego wyglądu zaczęły się w ostatnich czasach nasilać. Ja początkowo w ogóle nie zwracałam uwagi, aż zaczęło mnie to denerwować. Żeby dać Wam przykład dla osób, które nie czytają komentarzy, staram się nie dziwię, ja nie czytam niczyich komentarzy, że oglądam jakieś filmy, więc możecie nie wiedzieć. Komentarze typu wyglądasz okropnie, wystają Ci kości na ramionach, wyglądasz jak chłopiec, z Twojej twarzy zostały Ci tylko oczy, i tak dalej, i tak dalej, i to w różnych wariacjach i w dużych ilościach. To samo zdarza się też na żywo. Przebrałam się w kostium kąpielowy i moja znajoma spojrzała na mnie i przyszedł ją dreszcz. I to jest w przypadku osoby, którą znam nieco lepiej. Mam też bardzo dobry przykład, taki bardziej formalny, a jeszcze tylko powiem, że wielokrotnie tak jest, że spotykam kogoś, jakiegoś znajomego i pierwsze co słyszę, Boże, jaka chuda! Z takim po prostu, nie wiem, oburzeniem. Jako przywitanie. I sytuacja, o której chciałam wspomnieć, to taka bardziej formalna, była to sytuacja u lekarza. Ja zaznaczę, że to jest lekarz, którego znam, więc nie jest to zupełnie obca osoba. I ta sytuacja tak mną wstrząsnęła, że powiem Wam, że ona była tak naprawdę impulsem, dla którego pomyślałam, że poruszę ten temat, bo ja mam dosyć dużą odporność, jeżeli chodzi o jakieś komentarze w internecie i zazwyczaj nie biorę ich do siebie. Ale po tej sytuacji stwierdziłam, że muszę to zaadresować w takiej skali globalnej, bo wyobraźcie sobie, że byłam u tego lekarza i wychodząc, miał miejsce następujący dialog. Pani doktor mówi do mnie, Karolina, jaka ty jesteś, jesteś bardzo, bardzo chuda. A ja mówię, no tak. Na to pani doktor mówi, ale tak ma być. A ja mówię, no tak wyglądam w tym momencie. Na co pani doktor mówi, no ale to chociaż nie noś takich bluzek, wiesz, takich odkrytych tutaj, żeby ci takie ramiona wystawały. Ja mówię, jest 35 stopni na dworze, mam się zakrywać. Mówiłam to specjalnie, prowokacyjnie, nadal będąc, starając się być grzeczną. Na co pani doktor odpowiedziała, no tak, byłoby lepiej. Więc podziękowałam, powiedziałam do widzenia i wyszłam. I nie macie pojęcia, jak bardzo, bardzo byłam wściekła i wtedy uderzył mnie pewien bardzo, bardzo duży wniosek. Wychodząc z gabinetu pomyślałam sobie, czy gdybym ostatnimi czasy przytyła i przyszła do pani doktor
latem, w shortach, usłyszałabym: Karolina, jesteś trochę gruba, tak ma być? Wiesz, mogłabyś chociaż założyć długie spodnie, bo trochę mnie to razi. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Czy gdybym ja coś takiego usłyszała, ta osoba zostałaby uznana za szczyt nietaktu, bezczelności, nieuprzejmości, wręcz chamstwa. Tak samo, gdybym teraz się trochę zaokrągliła, czy zaczęlibyście mi pisać: Karolina, ty masz jakieś problemy, chyba się obżerasz jak świnia. Karolina, twoja twarz wygląda teraz jak księżyc w pełni. Karolina, nie mogę patrzeć na twoje ręce, ponieważ są tłuste i nie widać twoich mięśni. Czy wiele osób napisałoby taki komentarz? Jeżeli tak, zaraz posypałaby się lawina i wszyscy usłyszeliby, jacy są niekulturalni, jak poniżają drugą osobę i jak wprawiają ją w kompleksy. Jednak kiedy takie komentarze są stosowane w kierunku osób chudych, szczupłych, nie ma w tym już nic złego i to jest wtedy troska. Zaznaczę, że istnieje duże grono osób, które pisało do mnie zmartwionych, pytało, czy wszystko u mnie dobrze i mówiło, że nie wyglądam najlepiej, że nie wyglądam zdrowo. Jednak znacznie duża część osób wolała przyjąć pozycję ofensywną, powiedzieć mi, że się głodzę, że kłamię, że jestem zmęczona, chora, nieszczęśliwa, że jestem za chuda, że promuję złe wartości i że całkowicie się zmieniłam. Niewiele osób pytało, co się stało. Czy jestem chora? Czy mam problemy zdrowotne? Czy mam problemy psychiczne? Czy mam problemy w domu? Czy coś się dzieje w danym momencie w moim życiu? Tego może być bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie zrozumcie mnie źle. Ja tego nie oczekuję. Nie oczekuję tego, że ludzie będą dopytywać, co u mnie i bardzo brać osobiście jakieś tam moje dolegliwości, ale oczekuję chwili refleksji. To nie jest tak, że ja chcę się odciąć od negatywnych komentarzy, bo jakby to jest normalne. Wrzucamy siebie do internetu i trzeba się z tym liczyć. Jedyne, co chcę poruszyć tutaj, to ten brak równości między stosunkiem do ludzi pulchnych i stosunkiem do ludzi chudych. Bo moim zdaniem istnieje tutaj ogromna dysproporcja i w społeczeństwie istnieje przyzwolenie na obrażanie osób bardzo szczupłych. I ja nie wiem, z czego to wynika. Z jednej strony może to wynikać z troski, z drugiej strony wynika to z tego, że wiele osób czasem daje ci taki komentarz niby: o Boże, jesteś chuda, a tak naprawdę mi się to podoba, ponieważ oczywiście kanon piękna teraz jest totalnie zaburzony i w wielu mediach promowana jest chudość. Temu nie można zaprzeczyć. Często przez ludzi przejawia poczucie winy. Mówią, zarzucają mi pewne rzeczy, porównując się ze sobą, czyli mówią mi, że ja jestem za chuda i na pewno jestem niezdrowa, ponieważ sami prowadzą zdrowy tryb życia, a nie mogą zrzucić albo mają po prostu nie są zadowoleni ze swojego ciała. Powodów może być bardzo, bardzo dużo. Co nie zmienia faktu, że wiele osób zapomina, że szczupłe osoby też mają uczucia. I ja, nawet kiedy ważę mniej niż wcześniej i kiedy wyglądam inaczej dla wielu osób brzydziej niż wcześniej, nadal chcę czuć się ze sobą dobrze. Co oznacza, że kiedy patrzę w lustro, nie słyszę negatywnych komentarzy, że kiedy ubieram się w ubrania, nie myślę sobie, co powiedzą inni, że kiedy wrzucam swoje zdjęcie, nie czekam w strachu na serię hejtu. Bo tak jak mówię, gdybym przytyła teraz 10 kilo i wrzuciła zdjęcie na Instagrama, napisalibyście: Boże Karolina, jak przytyłaś, Boże Karolina, jak wystaje ci oponka, Boże Karolina, wyglądasz jak świnia. Tak? Już teraz mówię takimi mocnymi słowami, ale pisanie do kobiety, do młodej kobiety w kluczowym dla niej wieku, że wygląda jak chłopiec, że jej wszystko wystaje, że wygląda choro i że powinna się inaczej ubierać albo coś ze sobą zrobić, nie jest miłe. I nie chodzi tutaj o mnie, to chodzi o wszystkie inne osoby. Osoby szczupłe też chcą usłyszeć coś miłego i tak samo należy je chronić, jak chronimy od bardzo dawna osoby pulchne. Pamiętajcie, że nie chodzi mi tutaj o to, żeby teraz właśnie promować chudość i mówić: jak zobaczycie kogoś mega chudego, to po prostu przyklaskujcie tej osobie i nic nie mówcie. To nie chodzi o to. Jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo szczupły, warto zapytać tej osoby, czy wszystko u nich
porządku, szczególnie jeżeli jest jakiś duży kontrast między tym, jak wyglądali kiedyś. Ale tak samo jest w przypadku osób grubych, jeżeli ktoś jest bardzo otyły, tak samo należy zastanowić, czy ta osoba o siebie dba, czy nie ma jakiejś choroby, czy nie ma zagrożenia cukrzycy, nadciśnienia itd., itd. Po prostu bądźmy bardziej ludzcy i pamiętajmy, że mówienie komuś, podkreślanie, wyzywanie jego chudości jest tak samo raniące, jak wyzywanie kogoś od grubasa. Chcę Was poprosić, żebyście za każdym razem, kiedy chcecie zostawić taki komentarz lub widzicie chudą koleżankę na spotkaniu, zastanowili się, czy byłoby Wam miło, gdyby ktoś powiedział do Was coś podobnego, czy do Waszej chudości, czy do Waszej otyłości, czy do Waszej jakiejś innej przypadłości. Bo moja mama zawsze mówiła, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Traktujmy innych tak, jak chcemy być traktowani i zawsze myślmy o uczuciach drugiej osoby. W przypadku osób publicznych jest też inna kwestia. Czasami wydaje nam się jako widzom, że ta osoba to nie jest prawdziwa osoba i ona nie ma uczuć, a tak nie jest. Tak jak mówię, ja wiem swoje, ja wiem, że jestem zdrowa i wiem, że o siebie dbam. Ale w sytuacji, w której tyle osób pisze tego typu komentarze, to zwraca uwagę na to zjawisko, przez to często komentujący nakręcają się wzajemnie, tworzą jakieś teorie konspiracji, a moja platforma staje się przygnębiającym miejscem kłótni i oskarżeń, a ja tego nie chcę. Więc proszę Was, zastanówcie się, czy zostawiając komentarz, wytykając komuś chudość, nie sprawiacie tej osobie przykrości i czy napisalibyście to samo, gdyby ta osoba była po tej drugiej stronie i miała kilka zbędnych kilogramów. Dziękuję Wam, że zostaliście do końca i jest mi miło, że wysłuchaliście tego, co miałam do powiedzenia. Nie miałam tego filmu w żaden sposób zaplanowanego, po prostu powiedziałam to, co leżało mi w danej chwili na sercu. I proszę, bądźcie mili w komentarzach. Bardzo nie chcę, żeby tutaj rozpętała się jakaś straszna wojna, tylko chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, że nie powinniśmy obrażać chudości, bo jest to tak samo przykre i raniące, jak wytykanie komuś bycia z nadwagą czy otyłem. Bądźmy dla siebie mili, wspierajmy się, liczę na to, że wiele z Was rozumie i że to ten film jest zwrócony do mniejszości, ale ja czułam potrzebę podzielenia się z tym i bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście mnie. Do zobaczenia. Pa, pa.